Cześć wszystkim, z tej strony Maciek. Witam Was w środowym odcinku, w którym no niestety no jestem trochę zawiedziony, bo na odcinek miałem zaplanowane trzy paczki, które miały dzisiaj dojść. Jedna niestety zaginęła, druga z wymiany, bo postanowiłem się wymienić z Mateuszem z kanału Prymitywna Terrorystyka, bo potrzebowałem samca Neocolotore Incei. On takowego posiadał i po prostu ja wysłałem mu paczkę. On mi wysłał paczkę, niestety jego paczka została odrzucona praktycznie tuż przed doręczeniem. Doszła za to jedna paczuszka od Patryka Wojtaszka, z którym też się wymieniłem. Widzieliście w ostatnim odcinku Eresusa, którego samca Eresusa, którego postanowiłem wysłać w zamian za paczuszkę, w której znajduje się Mr. Boss. Także nie przedłużając, przechodzimy do odpakowywania. Jak widzicie, paczuszkę już mam na stole. Niestety muszę z takiej perspektywy nagrywać, gdyż nie posiadam obecnie drugiego statywu, którym wcześniej nagrywałem z góry. Tak więc no muszę sobie jakoś tutaj poradzić. Spróbuję się dostać tutaj do tej pancernej zawartości. Oj, naciąłem niechcący karton. Jak widzicie, mamy kartonik, tak więc bierzemy się za otwieranie i sprawdzamy, co mi tutaj Patryk sprezentował w tym oto Mr. Boxie. Jak sami możecie zauważyć, są takie ścinki styropianowe, to na razie na bok. A tu jest coś, co mnie najbardziej interesuje. O, robi się ciekawie. Tutaj mamy jedną karteczkę z listą, co się znajduje w paczuszce. A tu już widzę jakiś papierek. O nie. Już widzę, że paczuszka będzie bardzo fajna. Zresztą nic nie będę Wam zdradzał. Ja sobie ogarnę szybko. Bierzemy się za ten pakunaczek. Oj, tego się akurat Patryk nie spodziewał. Opakowanie pancerne. O, ale już się dostaliśmy tu. Do kolejnej warstwy. I tu już musi być z tej boku gdzieś. Łatwo. Jak widzicie, jest już styroboksik. Oj, chyba go niechcący odwrotnie, ale pakowanie było pancerne, więc jestem pewien, że pajączkom nic się nie stało, ale to jeszcze sprawdzimy. Okej.
więc mamy już MrBoxik otwarty. Gdzie jest ten styrobox? Wyciągniemy sobie tutaj. Zobaczymy co. Co tu się o. Jak widzicie, mam jedną kliszówkę i trzy Eppendorfy. I teraz patrzymy co tu. PR. To ja sobie podejrzę na listę jednak, bo nie mam pojęcia co tutaj ten. PM. Czyżby to był Cormictopus SP Rubidus? Nie wiem, zaraz się przekonamy. Bo kurczę szczerze, chciałem takiego Cormictopusa sobie kupić, ale jak widzimy, tutaj coś. Nie jestem pewien, czy to jest akurat ten. A zaraz przekonamy się, czy to jest Cormictopus. Tak. Tak mi się zdaje, że to jest właśnie Cormictopus SP Rufilus Stadium L2. Tak więc skakuj tutaj do kliszóweczki. Ja zrobię, żebyście coś tutaj widzieli, co ja tutaj. Następnie mamy HF Hylobrachis Fimbratus Stadium L1. Fajnie, fajnie. Akurat swojego prawie dorosłego sprzedałem, ale nie powiem, cieszę się. Później mamy PR. Nie, to jest ten Cormictopus. A to PM, co to jest? Aha, Poezji Loteria Miranda. Jak to była Poezji Loteria Miranda? Tu jest Cormictopus Rufilus, SP Rufilus. Jak widzicie jest. Tutaj mamy Hylobrachis Fimbratus. Oraz Idiot Helemira. No, jak widzicie, pajączki wszystkie żyją. To by było na tyle. Przechodzimy do mowy końcowej. Jak widzieliście, dzisiaj zrobiliśmy unboxing paczuszki. Właściwie MrBoxa od Patryka Wojtaszka ze strony Spiders Forege, w której zresztą sami możecie zobaczyć co się znajdowało. Jakby ktoś mnie nie zrozumiał, poniżej zostawiam wam link do fanpage'a oraz kanału na YouTubie, który niedawno powstał. Naprawdę ceny są bardzo atrakcyjne. Nie byłoby boxa, którego od nich kupiłem, byłem niezadowolony, bo kurde, każdy boksik był mega, naprawdę tak jak teraz się cieszę, bo zwłaszcza, że znajdują się tu trzy pajączki, które właściwie już chciałem od dawna, ale no nie miałem zbytnio środków, żeby je zakupić. Także naprawdę propsik dla Patryka. Mam nadzieję, że mój RS z Balkanei też się spisze u waszej samiczki. Poniżej też wam zostawiam link do kanału Mateusza z prymitywnej terrorystyki, z którym się wymieniłem tak jakby MrBoxami, bo on mi wysłał MrBoxa, w którym jest Samczyk Neo Holo Tale Insei. Moja paczka prawdopodobnie dotrze i niedługo zobaczycie unboxing na jego kanale. Niestety paczka od niego do mnie w tym tygodniu nie dotrze, no z pewnych przyczyn. No i to by było na tyle. Standardowo zostaw łapkę w górę, subskrypcję. To by było na tyle. Siema.